jest odcinek o narzędziach z Painta. Wszystkich. Taki ogólny, do częstego używania, na przykład jak ktoś robi walentynkę, bo niektórzy robią w domu, albo zaproszenie na urodziny. Moja koleżanka tak robi. Tak, kolory chyba wiecie od czego są. Nie muszę wam tłumaczyć. Nie muszę, a przynajmniej nie będę. Ale na przykład, nie wiecie pewnie tego, znaczy wiecie, ale nieważne. Może niektórzy mogą nie wiedzieć, że na przykład ja lubię miętowy, ale tutaj nie ma miętowego. Wiecie jaki to jest miętowy, taki zielony, taki miętowy. No i wtedy biorę sobie tutaj kolory i na przykład zielony, tutaj mogę sobie wybrać. Wtedy miał też automatycznie mi najechało i mogę sobie tutaj wybierać odcień. Ale mi to za bardzo nie pasuje, dlatego ja sobie weźmę o tak. No i muszę tym też ruszać, prawda? Dlatego sobie najadę tutaj, pomiędzy zielonym a niebieskim. O, i teraz mam miętowy. O, taki to jest miętowy, jakby ktoś nie wiedział. No i ok, i tutaj teraz mam. No i normalnie sobie rysuję. Nie wiem dlaczego mi się rysuje na... A, już wiem dlaczego mi się rysuje na czarno. Bo to jest drugi kolor, czyli tutaj trzeba zrobić tak. Tutaj zrobimy biały. No i teraz będzie mi się rysowało dobrze. Właśnie tak. Tutaj macie rozmiar, bo wiecie od czego jest rozmiar. To jest najgrubsze, to jest chudsze. Widzicie to, prawda? Widzicie, powiedzcie, że widzicie. Widzicie, okej. No i teraz tutaj mamy różnych kształtów, które się naprawdę przydają. Na przykład jak ktoś robi komiks, to mam tutaj taką chmurkę. Do wyboru do kolorów po prostu są przeróżne te chmurki. Naprawdę. Nie wiem, mamy gwiazdki na kartkę świąteczną. Wszystko, po prostu wszystko. O, jajo mamy. Patrzcie, jajo. O, czekajcie, nie chignęłam. Jajo mamy. Prawda, jakie piękne jajo? Widzicie? No, chcę się tylko pokolorować. Dalej. Tutaj, no, chyba wiecie, do czego to jest. Po prostu piszę tak jak te narzędzia. Przepraszam bardzo. To jest pióro. No to jest naprawdę fajne to są rzeczy. Ja najbardziej lubię tą kredkę, bo jest taka śmieszna. Taka jak gliniak. To taki tańszy. Tutaj mam powiększenie. Czy jak kliknę, to mi się powiększa. I mogę na przykład dokładniej coś narysować. O właśnie, narysuję dokładniej krzyżyk. Kliknęłam. O, jak fajnie narysowałam. Dobra. I teraz, jeżeli chcemy, to lewym przyciskiem myszy sobie zmniejszyć. Oprócz tego mamy, tak po rogach mamy takie ruszenia, ale to nie za bardzo. Tu mamy do wzięcia tego samego koloru, bo na przykład używam sobie czerwonego. Co nie? Używam sobie czerwonego. Tak sobie maluję, tym czerwonym. O, maluję sobie gumkę czerwoną, prawda? O, czekajcie. Proszę, to jest pomarańcz, ale to nieważne. Maluję sobie na pomarańczowo. O, jaki fajny kolor, kurczę, ale nie wiem, który to jest. Nie jestem pewna po prostu, bo mam dużo pomarańczowego. Znaczy ja nie mam, ale niektórzy mają. Wtedy bierzemy to. I wtedy mi się kopiuje. A na przykład bierzemy, wtedy możemy wziąć też na przykład farbkę. To. I wtedy mamy kolorową farbkę. Pokolorować to. No, no i fajne, prawda? To teraz zniknę, bo co zrobiłam, bo mi to troszeczkę przeszkadza. Dalej, ołówek, najzwyklejsze co może być. Ja powiem wam szczerze, że w życiu jeszcze tego nie użyłam. A, literka A, to jest pisanie, zaznaczacie sobie. To jest naprawdę fajne, przezroczyste, czyli na przykład jak macie kartkę, to możecie sobie napisać wesołego jaja. Wesołego jaja. O. I teraz mamy to przezroczyste, zaraz wam pokażę, dlaczego to jest przezroczyste. Nie wiem, kolor, nie było zbyt mądre. Tutaj, prawda? Mamy... Czekajcie, w ogóle było głupie. Najpierw pokoloruję, a teraz wam pokażę. Mamy zaznaczone przezroczyste. Widzicie? Czyli jak teraz mi się napisze na tym kolorze. Tylko muszę sobie znaczyć jakiś, na przykład ten. No, wesołego jaja. I mamy przezroczyste. Ale jak weźmiemy sobie nieprzezroczyste, to wtedy po prostu mamy nieprzezroczyste. To jest proste. Wesołego jaja. No i tutaj mamy nieprzezroczyste. To też jest fajne, ale ja ogólnie używam nieprzezroczystego. O, tutaj macie, wiecie, czcionkę. Wiadomo chyba. Dalej. To już wyłączamy. Bierzemy teraz
Obróć, o, to jest chwileczkę. Najpierw weźmiemy klej. Klejzy. Przykładowo obrazy. Pingwiny, jakie lubię pingwiny. Też lubicie pingwiny? No, ja też lubię. Czekajcie, niż troszeczkę. Mamy wklejone. Zaraz sobie się wytniemy. Kawałek. O, proszę bardzo. Tararararara. No, mamy wycięte. Prawda, że fajne? Spadł mi mikrofon, ale to nic. Jesteśmy, wracam. Dobra, dalej. Oj, no nie, przesunęłam troszeczkę. I teraz, co mogę zrobić? Obróć. Mogę, to jak sobie zaznaczę. Zaznaczył się taki kawałek, to mogę to obrócić. 90 stopni. Nie, ej, głupio to wyszło, więc ja wam pokażę jakiś inny kawałek. O, tego pingwina weźmiemy, prawda? I teraz mogę wziąć obróć o 90 stopni i mi się przewraca. W lewo teraz o 90. Można sobie wybierać, to jest naprawdę fajne. Prawda, że świetne? To jest, nie, fajne to jest, naprawdę. Zgłaszcza do komiksu. Przytnij. Przycięłam to. Niepotrzebnie. Zmień rozmiar. Raczej tego nie będziecie używać, ale możecie sobie zmienić. My weźmiemy 99, żeby nie było żadnej różnicy. Tak, tutaj też. No i tak zostawimy. O, widzicie, zmniejszyło się. Troszeczkę, ale się zmniejszyło. I to jest ważne. I tego się trzymajmy. Już wam pokazywałam, jak się wkleja. Teraz wam mogę pokazać, jak się wycina. Tutaj wytnij. Wycięte. Aha, aha. I teraz weźmiemy. Uwaga, uwaga. Jakie nam zostało. A sobie tak weźmiemy, wytniemy. Zbierzemy sobie tym razem tego pingwina. Fajny jest. Naprawdę ekstra, ekstra pingwin. Zgłaszcza ten płat tutaj. O, o tak. Ten drugi. No, no i możemy sobie teraz skopiować. I teraz klikamy gdzieś tam i bierzemy Ctrl V albo wklej, jak to niektórzy robią. No i możemy, po prostu tak jakbyśmy mieli dwa. To jest naprawdę fajne. No i chyba tyle. To są wszystkie podstawowe. Wszystkie po prostu rzeczy, których możecie używać, a więc koniec. Cześć.